9 maja na stadionie sportowym w Kozienicach odbył się ostatni etap 13. ogólnopolskiego turnieju czterech wspinalni o Puchar Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. 13. turniej czterech wspinalni już jest za nami. 4 województwa, 3 dni, 4 starty, łącznie 8 biegów, także bardzo ciężkie wyzwanie dla zawodników, a zarazem bardzo dobry trening. Startowało tu prawie 100 zawodników z całego kraju. O tytuł najszybszego walczyli strażacy reprezentujący jednostki z 14 województw oraz Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Tradycyjnie w zawodach uczestniczyli również zawodnicy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. Poziom był oczywiście bardzo dobry, on cały czas myślę, że rośnie. Co prawda nie udało się tych magicznych 13 sekund złamać, tu w Kozienicach było blisko 14.00 Bartka Siepietowskiego. Wyniki bardzo dobre, turniej udany, pogoda dopisała, także jesteśmy bardzo zadowoleni z jego przebiegu. Naszą komendę kozienicką reprezentował w całym tym cyklu jeden zawodnik, był to Rafał Zielony. Osiągnął bardzo dobre miejsce 17. Trzeba zaznaczyć, że to są zawodnicy z całego kraju, sami najlepsi, więc to 17 miejsce to jest naprawdę niezły wynik. Serdecznie mu gratulujemy. Ponadto w dzisiejszym etapie w Kozienickim brało udział jeszcze kilku naszych zawodników z komendy, którzy jeszcze nadal uczą się tego rzemiosła. Te wyniki też były niezłe, są świetnym prognostykiem. Są to obiecujące wyniki na zbliżające się zawody wojewódzkie. Mam nadzieję, że będziemy się piąć cały czas do góry z powrotem. Kozienicki etap z czasem 14 sekund i 400 sekundy wygrał Bartłomiej Siepietowski, województwo małopolskie. Drugi był Mateusz Jurkiewicz, reprezentujący również województwo małopolskie, 14 sekund 68 sekundy. Trzeci zaś, Mirosław Cyrson z województwa pomorskiego, uzyskał czas 14 sekund 70 sekundy. W klasyfikacji generalnej turnieju zwyciężył również Bartłomiej Siepietowski, województwo małopolskie. Na podium znaleźli się również kolejno. Na drugim miejscu Michał Erdmański, województwo kujawsko-pomorskie i na trzecim miejscu Mateusz Brzoza, zawodnik reprezentujący województwo opolskie. Czołowi zawodnicy turnieju otrzymali nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy. Nie zabrakło także wielu słów uznania i gratulacji. Oglądając Wasze wyniki, jestem spokojny, że bezpieczeństwo powiatu kozienickiego, że mieszkańcy mogą czuć się bezpieczni. Mieszkańcy naszego kraju także, bo jesteście z całego kraju. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Zapraszamy razem z burmistrzem na kolejne zawody do Kozienic. Jesteście wzorem dla młodych strażaków, motywujecie ich do działania, do aktywności tej fizycznej. Myślę, że to bardzo pozytywnie przekłada się także na całą społeczność lokalną. Za to Wam serdecznie dziękuję. Zapraszam Was do Kozienic również, nie tylko na zawody, ale przyjedźcie z rodzinami, wyjdźcie poza stadion. Naprawdę warto do nas przyjechać i spędzić tutaj trochę czasu. A oczywiście na zawody za rok również serdecznie zapraszam. Kozienice są idealne na szczęście. Niech to szczęście Was nigdy nie opuszcza, czy w życiu prywatnym, czy w służbie oczywiście dla bezpieczeństwa naszych obywateli. Chciałbym życzyć wszystkim, tym, którzy pobili swoje rekordowe osiągnięcia życiowe, zwycięzcom szczególnie utrzymania tej mistrzowskiej formy do Mistrzostw Polski. No i mam nadzieję, że najpierw zobaczymy się w Ostrowcu Świętokrzyskim, w Skarżysku Kamiennym, przepraszam, a za miesiąc, blisko miesiąc, 13-14, wszystkich zapraszam do Częstochowy na Mistrzostwo Polski w sporcie pożarniczym. Wspinanie się to jest element
sportu pożarniczego. Sportu, który pokazuje prawdziwą wytrzymałość strażaka, siłę, przygotowanie. To wszystko, co jest nam i Wam potrzebne przede wszystkim podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Turniej czterech wspinalni jest jednym z elementów całorocznej rywalizacji strażaków i zakończy się wyłonieniem najlepszego zawodnika w Polsce. W Pucharze Polski prowadzona jest jedynie klasyfikacja indywidualna, bez podziału na kategorie wiekowe. Zwycięzcą zostanie zawodnik, który we wszystkich zawodach zdobędzie największą liczbę punktów, a rozstrzygnięcie nastąpi w Chorzowie podczas grudniowych finałów Pucharu Polski w sportach pożarniczych.